Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znowu niestety jestem na żywo. Na ulicach słońce, ale u nas codziennie burza. Mamy dla Was wspaniały program i zaczynamy. Pięknie się zrobiło, proszę Państwa. Wczoraj był Światowy Dzień Depresji, no to natura nas wspomogła w tej naszej trudnej walce z własną psychiką i zaświeciło słoneczko. Wszyscy chodzili, cieszyli się. Nie wiem, czy w całej Polsce, nie oglądałem prognozy pogody, przynajmniej tutaj w Warszawie. Nie wiem, jak u Was, proszę Państwa, jak to mówią warszawiacy w tak zwanym terenie, czy Wy mieszkacie w tym tak zwanym obwarzanku, ale może tam też było ładnie. No jedyna osoba, która inaczej to wszystko przeżywała, to był prezydent Rafał Trzaskowski, bo zastanawiał się, co słońce i wyższa temperatura mogą zepsuć w Warszawie. Na razie podobno wszystko jest pod kontrolą, ale proszę Państwa, w przyszłym tygodniu w burzy się przekonamy, czy tak jest rzeczywiście, czy nie. Ale zaczynamy! Sensacyjna wiadomość, proszę Państwa, niektórym z nas, z Was, mnie, Państwu, Pani, Panu, społeczeństwu, mogło się wydawać, że jak Platforma mówi, że jest za, jak mówiła to Małgorzata Kidawa-Błońska, determinacją ciąży do 12 tygodnia, to znaczy, że skręciła w lewo. Ale jak powiedział dzisiaj Tomasz Siemoniak, to jest ogromne uproszczenie. Zobaczmy. Ze stycznia zeszłego roku. Pan się wtedy starał o fotel przewodniczącego Platformy. Pamięta pan jeszcze, prawda? Tak, oczywiście. To pan mówił wtedy, że zrobię wszystko, by Platforma nie skręciła w lewo. Jeśli zostanę przewodniczącym, nie pozwolę na skręt w lewo. No, no i nie zostałem przewodniczącym, jestem wiceprzewodniczącym i nadal uważam, że Platforma nie powinna skręcać w lewo. A to nie był skręt w lewo? Jeśli mówimy, że wolna aborcja to nie jest skręt w lewo, to co to jest, przepraszam? Ma pan na myśli stanowisko Platformy w sprawie aborcji? Tak, to nie jest skręt w lewo? To jest ogromne uproszczenie. To jest, proszę Państwa, ogromne uproszczenie. Ja żałuję tylko, że politycy powinni, tak jak pan Kożuszek, mieć swój sampler. I jak jest pytanie, miał pan zostać przewodniczącym Platformy Obywatelskiej i nie dopuścić do skrętu w lewo i co? I wtedy Tomasz Siemoniak by mógł powiedzieć... Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Chociaż to tak chyba nie jest do końca, proszę Państwa, bo z tego konserwatyzmu, co zostało, no chyba tylko tyle, że ci platformersi, tak zwani konserwatywni, po prostu udają konserwatystów. A konserwatywny wyborca Platformy Obywatelskiej może dzisiaj powiedzieć... Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów. No ale co zrobić? Jest natomiast na horyzoncie, jak zawsze, nowa nadzieja. Ryszard Petru, Janusz Palikot, Robert Biedroń, oczywiście teraz Szymon Hołownia. Wydarzyła się rzecz zaskakująca. Zobaczmy, od razu możemy wbijać materiał, bo nazwa Polska 2050 została zaklepana przez jakiegoś złośliwca w sądzie i partia Szymona Hołowni tak się nie może nazywać. W związku z zarejestrowaniem partii Polska 2050 ugrupowanie Hołowni będzie nosiło nazwę Polska 2050 Szymona Hołowni. Nie chcę być złośliwym, ale podobnie zabezpieczał się Gowin swym porozumieniem Gowina, a i tak rozłamowcy Bielana gryzą go po kostkach. No taka jest prawda, ale ja bym zwrócił na coś innego, proszę Państwa. Kiedyś świętej pamięci Jan Olszewski zadawał to słynne pytanie, czyja będzie Polska, i już mamy odpowiedź, że przynajmniej w 2050 roku Polska będzie Szymona Hołowni, więc z Polski nie będzie Polski Kaczyńskiego, nie będzie Polski Tuska ani Budki, tylko będzie Polska Hołowni. Czy to jest ta doskonała zmiana? Nie jestem co do tego przekonany, no ale będziemy mieli w końcu ten autorytaryzm, który Bruksela nam dorabia od tylu lat, więc Szymon Hołownia o to zadba, tylko trochę po prostu trzeba poczekać. Ale na wszystkie dobre rzeczy, proszę Państwa, trochę trzeba czekać. Sylwia Spurek, proszę Państwa, agresywny weganizm narodowo-radykalny uprawia. Zobaczmy, zalecała ostatnio, żeby robić, proszę Państwa, jajecznicę bez jaj. I to jest rozwiązanie na wszystkie nasze problemy. Zobaczmy materiał. To, co jemy, jest sprawą publiczną. To, co jemy, jest sprawą publiczną. Partie polityczne będą musiały zająć się w końcu negatywnymi skutkami przemysłowego rolnictwa. Moja piątka dla branży roślinnej, bla, 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 bla. Ale to jest ciekawe, bo Sylwia Spurek z zadowoleniem podała artykuł z faktu jajecznica bez jaj. Mamy ten przepis od Sylwii Spurek. Potrzebna jest śmierdząca... śmierdząca sól jest potrzebna. Przeczytałem ten artykuł, proszę Państwa. Ale wielu Polaków zapyta, jajecznica bez jaj? Jak w słynnej reklamówce z byłym polskim trenerem, nie Jerzym Brzęczkiem, tylko jeszcze tym dawniejszym byłem. Trzeba zapytać, jajecznica bez jaj, Leo, why?
stronę wypadku. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne, właśnie. A dlaczego? Dlaczego? To jest ciekawe, proszę państwa, że na przykład mięsożercy nie mają takiej potrzeby, żeby na przykład zrobić mizerię z mięsa mielonego albo z cielęciny, prawda? Tylko w drugą stronę to działa. Jeszcze jeden screen ze Sylwią Spurek, zobaczmy, bo ona poleca nam to jedzenie wegańskie. Jak ja spojrzałem, proszę państwa, na te talerze, to mi się zrobiło naprawdę smutno. No, czy to ziemniaczki, ogóreczki, okej, okay, ale tu jakaś, proszę państwa, to oni zawsze muszą to wszystko zmielić. Jakiś taki zbić w taką kluskę, której się nie da przełknąć, a to jest jakieś, proszę państwa, wegańskie mięso ubogacone gałązką rozmarynu. No pięknie, to jest, proszę państwa, na pewno wam się to wszystko uda i to tyle. Joanna Schering-Wielgus, wrażliwa społecznie posłanka, niezwykle inteligentna, niestety natrafiła dzisiaj na przeszkodę, którą okazała się jej własna inteligencja i wiedza w Radiu Z. Zobaczmy, jak to wyglądało. Mówi pani, że interesuje się tematyką osób niepełnosprawnych. To proszę wyjaśnić skrót PFRON. O matko. Państwowy Fundusz, zapiszę sobie. Państwowy Fundusz Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Potem jeszcze w dalszej części tego wywiadu pani Joanna Schering-Wielgus nie wiedziała też, kto jest prezesem PFRON-u, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i nie wiedziała, nie umiała wymienić żadnej fundacji, która zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, ale mnie, proszę państwa, jako byłego nauczyciela urzekł ten moment, kiedy pani Joanna walczyła z tą swoją niewiedzą. Przepraszam, muszę sobie zapisać tutaj X do tego i przenosimy i nie wiem. To jest niezwykle zabawne, proszę państwa, ale wracamy do leitmotivu tego tygodniowej codziennej burzy, czyli lewackiej młodzieży na lewackiej młodzieżówce. Jeśli się państwu wydaje, że wszystkie już całą amunicję z magazynka wystrzelałem, to się głęboko mylicie. A to jest przykład dziewczyny, która przeżyła tak straszne prześladowania w swojej szkole, że tego się nie da opisać słowami. Posłuchajmy tej mrożącej w żyłach historii. Jakiś czas temu w mojej szkole organizowano konkurs plastyczny, ogólnopolski. Zachęcano nas do niego. I wszystko byłoby normalne, gdyby nie tematyka prac. Obrazy miały zachęcać do rodzenia dzieci, przedstawiać aborcję jako zło, grzech, ogień piekielny. Jedna z moich koleżanek zajęła w nim wysokie miejsce, co jest ogromnym sukcesem. Jednak czy powinna być wyróżniona na apelu szkolnym? Czy powinniśmy łączyć świecką edukację z konkursem kościelnym? No właśnie, proszę państwa, to jest... Nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że ta koleżanka została wyróżniona na apelu szkolnym, a ta druga koleżanka, która teraz jest wyróżniona na lewicy, nie dostała tej nagrody i może to jest cała tego przyczyna. Ale religia, oddzielenie kościoła od państwa, proszę państwa, to jest zawsze aktualny temat. Dzisiaj bardzo fajna wymiana na Twitterze nastąpiła, którą moim zdaniem warto zauważyć. Zobaczmy, jak to wyglądało. Tutaj pisze pan Bastek, nic tak nie zachęca ludzi do robienia sobie z siebie kretynów jak religia. I tu mamy odpowiedź pana Rotaxa. Ta, i widzimy panie, chyba z czasu, to jeszcze są czasy tego tak zwanego ciamajdanu, proszę państwa, jak walili tymi nogami w te barierki. To było naprawdę wstrząsające. I to tyle. Drodzy państwo, nie wiem, czy zdążymy, ale trudno. 14-latek także pojawił się na konwencji lewicy. Nazywał się, zobaczmy jego tweeta o jego występie, jak możemy. Maciej Rachut. Nazywam się Maciej Rachut. Mam 14 lat i przyjechałem z Karpkowic na Opolszczyźnie. Klaudia przede mną mówiła o strajku kobiet. Teraz, proszę państwa, następuje historia, która w porównaniu z tą pierwszą, którą nazwałem mrożącą w krew w żyłach, jest jeszcze lepsza. A najlepsze jest w tej historii to, że każda część tej historii zakończona jest tymi hashtagami lewicy. Przyszłość jest teraz, zrobimy to lepiej. Co sprawia, że powstaje z tego taki prawdziwy, lewacki jakby psalm. I, proszę państwa, co opowiada nam pan Maciej? Już możecie to puszczać na ekranie.
No więc siedzę sobie w domu, bo pandemia, jest środa, na komputerze trwa właśnie zdalna lekcja polskiego, pan Tadeusz i te sprawy. Przyszłość jest teraz, zrobimy to lepiej. Nagle walenie do drzwi, otwieram, wpada do mnie do domu dwóch wielkich, smutnych panów. To policjanci, jeden z nich to zastępca komendanta. Przyszłość jest teraz, zrobimy to lepiej. Pohukują na mnie, krzyczą, mówią, że pójdę na 4 lata do poprawczaka, a potem na 4 lata do pudła. Przyszłość jest teraz, zrobimy to lepiej. Tak było, nie zmyślam. Pytam się za co? No bo skoro już mam iść siedzieć na 8 lat, to chciałbym przynajmniej wiedzieć za co, jak mnie koledzy z celi będą pytać. Przyszłość jest teraz, zrobimy to lepiej. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, nie będę Państwa tym zanudzał, ale historia jest rzeczywiście wstrząsająca i jak zaświadcza o tym Jerzy Urban, naprawdę tak było. I na sam koniec naszego programu chciałbym jeszcze coś Państwu pokazać. Dziki. W Budapeszcie jest epidemia dzików, natomiast nie można do nich strzelać z broni palnej, więc strzelają do nich. Uwaga, zobaczmy z czego. Plaga dzików w Budapeszcie. Władze, nie mogąc używać przeciwko nim broni palnej, zdecydowały, że będą je ostrzeliwać z łuku. Nie wiem, czy w strojach z epoki, czy to zdjęcie jest takie do końca, może będzie to łucznictwo sportowe. Natomiast mnie osobiście ta rzecz oburza, bo jak wszyscy wiedzą, z łuku szyje się tylko do bursuków. I to tyle, proszę Państwa. To ostatnia burza w tym tygodniu. Widzimy się w piątek w Specjalistach od Wszystkiego. Uważajcie na siebie. Ciepło też jest niebezpieczne. I przypominamy o tym oczywiście prezydentowi Trzaskowskiemu. Do zobaczenia.